Słuchajcie. Ja chciałam powiedzieć takie krótkie świadectwo o tym, co doświadczyłam kilka miesięcy temu, w grudniu i w styczniu też. Miałam takie doświadczenie, bo poszłam na terapię do Artura Jaka Cyceronskich i z konkretnymi problemami, tak? I ta terapia była taka nietypowa, nietypowo taka psychologiczna, taka ludzka, tylko była, ja to określam, niebiańska, nieziemska. No bo przyszłam na terapię do terapeutów, którzy są apostołami, Bożymi apostołami i Bożymi prorokami. Więc kiedy przychodzimy do apostołów Bożych, do proroków, to i z takim sercem, takim zaufaniem, że ufamy tym osobom, to możemy doświadczyć właśnie tego błogosławieństwa, z tego ich apostolstwa i urzędu proroka. Naprawdę niesamowite, głębokie rzeczy. Skoro oni się poruszają w znakach i cudach, to wtedy my sami doświadczamy znaków i cudów i Bożego prowadzenia. Więc kiedy ja przyszłam tam na to pierwsze spotkanie, to było 2 grudnia, to od razu mogłam zobaczyć i odróżnić, że mówi tam do mnie, no, z jednej strony Artur, ale z drugiej strony słyszę normalnie, widzę, że Bóg przez niego przemawia. I tam różne rzeczy, o różnych rzeczach mi mówił Artur wtedy i wskazywał, ale też tam wskazywał, zachęcił mnie do tego, żebym znajdowała sobie raz na jakiś czas taki czas z Bogiem, intymny, gdzie bym była tylko ja sama, żebym gdzieś tam sobie, nie wiem, wynajęła mieszkanie, czy w jakiś sposób sobie zorganizowała taką całą dobę, czy cały dzień, tylko z Bogiem. No i jak się skończyło to spotkanie, to ja stwierdziłam, że skoro on jest apostołem i prorokiem, to, no to ja się posłucham tego, bo on wie, co robić, on uwalnia ludzi, uzdrawia ludzi z różnych rzeczy. I szybko sobie to zorganizowałam, pomogła mi tu Milka i Sławek, dali mi puste mieszkanie. I w momencie, słuchajcie, kiedy posłuchałam się tego, tak, tych zaleceń, tego delikatnych, bardzo powiedzianych, tak zasugerowanych, i przyszłam do tego mieszkania i zaczęłam wiedzieć Boga natychmiast, po prostu jak za włączeniem światła, Bóg zaczął bardzo wyraźnie do mnie mówić, bardzo wyraźnie go słyszałam. Po prostu tylko brakowało go tak na wizji, żebym go widziała, ale po prostu tak go słyszałam wyraźnie i to był taki czas, taki niesamowity. Miałam w ogóle bardzo takie wyraźne poczucie, taką świadomość taką głęboką, że ja jestem jego córką, a on jest moim ojcem, moim tatą i my o tym wiemy, jakby, tak? Ja o tym wiem, ale po prostu tam tak wyraźnie, po prostu bez przeszkód. I to całe spotkanie to było takie jakby... Jakbym sobie usiadła z kochającym tatą na kanapie, on bym obejmował mnie ramieniem, byśmy rozmawiali o życiu i śmiali się do rozpuku. Po prostu tam odpadła wszelka religia. I zobaczyłam, ujrzałam go sercem, że on jest po prostu takim normalnym ojcem, normalnym. Że w ogóle jest Bogiem, który ma poczucie humoru ogromne. I też tam się spełniło takie moje takie małe, skryte marzenie kiedyś, takie marzenie. Bo jak go też tak wychwalałam, uwielbiałam śpiewem, tańcem, to też nagle cała podłoga zaczęła się mienić pyłem z tym złotym takim. To pierwsze moje doświadczenie takie, więc bardzo się cieszyłam tym. No i później od tego momentu zaczęły się kilka tygodni takiej terapii i też Bóg sam w domu mnie terapeutyzował. Po prostu od rana do wieczora, od wieczora do rana non stop doświadczałam, słyszałam cały czas w głowie mnóstwo żartów, po prostu taka fala i potop żartów, ciągłe żarty, ciągłe żarty, ciągłe żarty. Bo wiecie co, bo ja w ogóle przyszłam, wspomniałam powiedzieć na początku, ja w ogóle przyszłam z takimi problemami, że chciałam po prostu, żeby pewne lęki były, te lęki, które byłam świadoma, żeby były usunięte z mojego życia, z mojego wnętrza, bo widziałam, jak moja psychika jest bardzo taka
stłamszona, ale taka zakleszczona, spięta, dużo napięć i że nie jestem tą osobą, którą kiedyś byłam, że te napięcia, te lęki, które przyszły z jakichś tam różnych trudnych sytuacji w moim życiu, doświadczone przez kilka lat, to w ogóle zniszczyło moją osobowość. Byłam wcześniej radosną dziewczyną, a potem się stałam taką smutną i taką poważną i gdzieś ta moja osobowość została zatrzymana. Taki człowiek się nie rozwija za bardzo i jest zakleszczony. Nawet wyobraźnia jego jest taka zakleszczona, taka, bo on jest na tu i teraz myśli, nie myśli szeroko, nie odpoczywa, nie relaksuje się. Ciągle te spięcia, napięcia w duszy są. No, więc po prostu Bóg, jedną z takich rzeczy to, że miałam przez kilka tygodni non-stop słyszałam żarty jego. I to były żarty na naprawdę wysokim poziomie. Niesamowite. I kiedyś Artur miał takie nauczanie i nagle powiedział takie słowa, właśnie pamiętam to, że a jak pójdziemy do nieba, to kto wie, może się okaże, że ten Bóg to jest wielki zgrywus. Ja po prostu tego doświadczałam non-stop. To było niesamowite. Ale oprócz tego doświadczałam często bycia pianą w Duchu Świętym. Było mi tak błogo, przyjemnie, wiecie, pracuję, tak, coś tam piszę na komputerze i nagle urywa się wszystko i gdzieś tam miękko, gdzieś upadam, ale taki błogi stan, przyjemny bardzo, rozluźniający. I też bardzo często miałam coś takiego jak śmiech w Duchu Świętym. W ogóle zobaczyłam, jakie to jest potężne narzędzie Boże, po prostu potężne narzędzie Boże. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak to jest potężne narzędzie. Ja z tymi moimi problemami, właśnie jak Bóg zastosował to narzędzie, ten śmiech w Duchu Świętym, to śmiałam się tak do rozpuku, cały czas, na całego i w momencie, kiedy było takie apogeum tego śmiechu, on czasami nagle usuwał coś z mojego wnętrza. Nagle czułam, że coś się dzieje i łzy mi leciały. I potem znowu śmiechy, i potem znowu łzy, znowu coś robił, potem znowu śmiech i tak ileś razy. I czasami ja widziałam, co Bóg robi tam i co usuwa. I rzeczy nowe, w ogóle takie rzeczy dla mnie nowe, takie ja nie byłam świadoma różnych rzeczy, które były w moim wnętrzu, w mojej psychice. Jak bardzo to było zapętlone. Jakieś tam też demony i też jakieś demony, które za mną łaziły, a miały jakieś przyczepy we mnie w tej psychice. No, dlatego miałam takie utrudnione życie i działanie. Więc po prostu przez te żarty kilkutygodniowe, poprzez te śmiechy w Duchu Świętym i to jest też stan tego upojenia w Duchu Świętym, on całkowicie moją duszę tak, tą psychikę tak rozluźnił, całkowicie. I też powiedział mi, że kiedy dusza nasza, ta psychika jest taka rozluźniona, tak mocno, tak bardzo, tak wiecie, tak po prostu rozluźniona jest, to też same jakieś różne rzeczy, jakieś takie zgnilizny, które tam są z jakichś tam powodów, po prostu mogą odpaść same, zupełnie same, bez żadnego nawet dotyku Boga, po prostu same to wszystko odpada. Więc jakieś różne jakieś pozostałości, jakieś rozczarowań, zawodów, czegoś tam, co na przykład przebaczałam, ale wokół tego jeszcze jakieś napięcia były, po prostu wszystko to było oczyszczone. No, niesamowite rzeczy. Naprawdę, jeszcze z tej pory, jak wspominam, to ja się śmieję. Nie miałam pojęcia w ogóle, że Bóg taki jest. Jeszcze takie też spełniło się moje takie też marzenie, bo ja w ogóle w ciągu dnia, jak pracowałam, byłam zajęta, więc żeby mieć czas z Bogiem, to ja miałam po prostu tylko noce wtedy, kiedy wszyscy spali. No i też tam niektórzy wiedzą, że ja tam miałam taki czas niespania, jakby takiego w cudzysłowie postu od spania.
po prostu Bóg dał mi moc na to, żebym nie spała i miała się dobrze. I wtedy siadałam przed komputerem, przed YouTube i tam mi wyświetlały się różne kazania Agaty, Artura, jakieś takie właściwe, na takie, które mam sobie obejrzeć. I Bóg mnie wtedy tam leczył, karmił, wskazywał na coś poprzez właśnie te kazania i przez różne świadectwa, czasami też przez jakieś różne fragmenty jakichś filmów i piosenek, po prostu w zupełnie niewreligijny sposób. Mnie tam leczył i uczył, tak? I pokazywał, kim jestem, i pokazywał moją tożsamość w nim. Więc to było niesamowite i to było tak bardzo nagromadzone, te kazania na przykład, tak? Te całe prowadzenie. Po prostu tego było tak bardzo intensywnie, bardzo dużo. Jedno się skończyło następnym, następne się skończyło następnym. Dużo jakichś takich fajnych, wspaniałych rzeczy Bóg mi w tym czasie, jakby to jego prowadzenie było. Na przykład kazał mi wyjść do sklepu i chodziłam tak od jednego do drugiego sklepu. I słyszałam jego jakieś tam słowa, które on poniżał jakąś na przykład dziadostwo w moim życiu, że sobie tego czy tamtego odmawiam kupić. No i to poskutkowało pozytywnie bardzo, uleczył mnie od dziadostwa. Jeszcze coś tam muszę powyrzucać, ale po prostu naprawdę, no, niesamowite. Tak, jak on już to wszystko i pouleczał, ja naprawdę czułam się, jakby tona ciężaru ze mnie spadła. W ogóle inny człowiek rozluźniony. No naprawdę niesamowite. To bardzo potężna terapia. Po prostu jak idzie się na terapię do apostoła, do proroka, do proroków, tak? No to naprawdę doświadcza się wtedy Bożej pomocy, takiej nadnaturalnej. I coś, co byś miał do zrobienia, przerobienia po ludzku tam na terapii psychologicznej rok, dwa, albo nie wiem ile, albo nawet dłużej, to tutaj po prostu miałam tam gdzieś koło, nie wiem, miesiąca, tak? Naprawdę to było takie niesamowite. I naprawdę też ta niesamowita, taka, te poczucie, takie głębokie poczucie, że jestem jego córką, nie? W ogóle inne spojrzenie na te bycie córką, tak? Tym dzieckiem Bożym, takie bardzo głębokie. Ale jak właśnie już to się zakończyło, ten proces, to jeszcze kolejna rzecz taka była, którą Bóg chciał też dać. Była taka jedna środa i byliśmy sobie z Mirkiem nasz pastor troszczący się o rodziny, małżeństwa powiedział takie słowa, tutaj mam zanotowane, pomodlił się o małżeństwa, kogo nie było, to współczuł, nie? I powiedział 24 godziny kultura seksualna o małżeństwie. No i my przyszliśmy do domu, dobra, a następnego dnia matko, ja wpadłam w taki szał kupowania, chodziłam od sklepu do sklepu i kupowałam różne rzeczy takie na noce z wężem. I ciągle też od tego doszło, i od jednego sklepu do drugiego. I dzień za dniem, aż w końcu poczułam takie stop, już wystarczy ci. Poczułam po prostu taką uderzenie tej modlitwy. No i ten, i razem z mężem Mirkowi oczywiście się podobała bardzo ta modlitwa. No i powiedziałam tak, Boże, mam 40 lat na karku, ale swoje doświadczenia, ale właściwie chcę Ciebie poznać jako Bóg namiętności i Ty stworzyłeś miłość fizyczną, seks, tak? Chcę zobaczyć to od Ciebie, jakby naucz mnie. Nie według moich doświadczeń, nie, tylko według tego, jak Ty stworzyłeś, jak wiesz, nie? I po prostu, ponieważ On jest tatą naszym i ja miałam takie wyraźne, takie po prostu odpoczywanie w tym, że On jest tatą, więc w ogóle bez żadnej krępacji, bez żadnego wstydu. I no i naprawdę, On mówił, właściwie się śmiał, i po prostu następnego dnia inne było słońce, wszystko było inne.
Irek chodzi jak taka walentnica. Nie wiem, chyba pierwszy raz przyszedł do Artura i powiedział, podziękował za modlitwę. Także zapraszam tutaj, jak ktoś ma może jakiekolwiek problemy, albo tak jak my myśleliśmy, a wszystko w porządku, to tutaj jest po takiej modlitwie, to jest niebo, a ziemia po prostu. Chcesz doświadczyć nieba w tym temacie, to zapraszam na modlitwę. Dziękuję bardzo.